To, co Polski Instytut Sztuki Filmowej prezentuje jako wizytówkę polskiego filmu, jest oczywiście zadaniem karkołomnym, jeśli zważyć, że z 1700 mniej więcej filmów fabularnych zrealizowanych w polskiej kinematografii tutaj jest pokazywanych, prezentowanych, przybliżanych publiczności raptem sto kilkadziesiąt. To tak jakby podróżować łódeczką przez ocean. Trzymaliśmy się jednak nie arbitralnych kryteriów, tylko formalnych, takich jak nagrody festiwalowe na Festiwalu Filmów Polskich w Gdańsku i liczne nagrody w swoim czasie, zwłaszcza które polskie filmy dostawały na festiwalach międzynarodowych, wskaźniki frekwencyjne, bo są filmy, które nie były przez krytykę chwalone, wielbione, ale były przez publiczność fetowane, a publiczność jest tutaj przecież najważniejsza. Wreszcie, co warto wyjaśnić, staraliśmy się pokazać też filmy reprezentatywne dla danego nurtu, kierunku, który bez uwzględnienia danych filmów byłby znacznie uboższy. I wreszcie na koniec autorów, którzy się zdarzają w polskiej kinematografii, jednego filmu, który przeszedł do historii polskiego kina z przyczyn artystycznych albo innych przyczyn. To wszystko zostało uwzględnione w naszym wyborze, ale podkreślam, że możliwy jest też inny wybór, uwaga, nie zupełnie inny wybór, zgodnie z tym, co powiedziałem. Mocne kryteria towarzyszą temu, z czym Państwo się zetkniecie, ale inny, gdy chodzi o rozłożenie poszczególnych akcentów.